Siemanko, ja jestem Lucek, zapraszam was na kolejny odcinek z Need for Speed Payback. Moi drodzy, odkryłem dlaczego nie mogłem posadzić mojego samochodu. Okazało się, że gałka, lewa gałka w padzie, którego używałem poprzednio, po prostu nie działała i nie mogłem posadzić samochodu tak jak teraz. Zobaczcie, jak ten Defender mocno siada. No to jest po prostu jakiś kosmos. Nie? To jest samochód offroadowy, do niego dodałem sobie poduchy. Ty, tu jakieś laseczki? What? Ty, ja tego nigdy nie widziałem. Zobacz, jak klaskają. I dobrze, że klaskają, bo wiecie co? Ja sobie sprawdzałem, ile ten Defender kosztuje. I on kosztuje bardzo dużo na rynku wtórnym. Ten samochód oscyluje w okolicach cen od 130 do 160, 200 tysięcy złotych. A nie wygląda, no nie? Ten samochód wygląda jak jakiś taki standardowy, stary samochód. Nie wiem, jak to określić, po prostu nie wygląda niczym w ogóle nie wygląda specjalnie ani wyjątkowo. I powiem wam, że ostatnio miałem nawet okazję takim samochodem jechać jako pasażer. I w środku też nie czułem się jakoś wyjątkowo, a tu taka niespodzianka, patrzę na rynek wtórny, a samochód kosztuje no grube tysiące. Nie spodziewałem się tego w ogóle po tym samochodzie, zwłaszcza patrząc na jego wygląd, nie? To jest chyba taki seria G od, jak mamy w Mercedesie, tak Land Rover ma swojego Defendera. Nowy Defender już wygląda trochę inaczej, już jest też taki zaawansowany i kosztuje oczywiście 300 tysięcy złotych nowy, tak jak patrzyłem. Widzę, że misja związana ze Speedcrossem będzie dostępna trochę później, obecnie jest zablokowana. Pewnie będę musiał mieć jakieś postępy w karierze, żeby ją odblokować sobie. Myślałem tak, teraz mam wyścigi głównie szosowe, nie mam offroadowych? Powinienem mieć, poczekaj. Ale chyba nie, tu coś jest. Tu coś mamy, dobra, to chodźmy sobie tutaj zobaczyć. No i startujemy, czy Defender da tutaj radę? Nie wiem, chyba tego nie robiłem jeszcze. Pokazałoby mi się, gdybym to robił. Znaczy nie pokazałoby mi się na mapie, gdybym to robił, no już wcześniej, no nie? Oj, hops. Tak, mój Defender jest dobry, chociaż ci przeciwnicy tutaj już mają taki dosyć zbliżony poziom tuningowy do mojego samochodu. Tutaj na początku jest dosyć łatwo się ściga w tym paybacku, ale później ten poziom trudności się zwiększa. No, nie zwiększa się na tyle, żebyśmy oczywiście sobie nie dali radę. Najgorsze są te próby różne tam, gdzie musimy driftować, robić jakieś tam wyczyny, nabić dużą ilość punktów, to tam faktycznie trzeba się bardzo, bardzo postarać, jeśli chcesz mieć wszędzie bardzo wysoki wynik. Natomiast takie przejście sobie i pokonanie tych przeciwników to nie jest jakiś duży problem. Dlatego ja tak też powiedziałem na ostatnim odcinku, że no, będę starał się robić tak samochody, żeby nie były jakieś tam dużo, dużo lepsze od tych samochodów, które ze mną się tutaj ścigają, dlatego że no, one mają swój taki poziom, który się nie zmienia, a my będziemy mieli zaraz furkę, która by tutaj miała silniki odrzutowe czy coś takiego, dosłownie latała w powietrzu, no to tak trochę słabo, nie? To łatwo wtedy grę przejść, a z drugiej strony no... Ja myślę, że zaraz ten poziom trudności się zwiększy, na tyle, żeby było to dość kłopotliwe przejść jakieś wyścigi, nie? Pisaliście mi w komentarzach, że... O kurde, patrzcie, nie zrobiłem driftu. Zabrakło mi 100 metrów. O nie! Ale zdobyłem sobie jakieś hamulce, trochę mi to lepszy samochód, więc dobra. No właśnie, nie wiem, czy powinienem się skupiać na tym ulepszaniu, patrząc na to, co dopiero powiedziałem. Pisaliście, że bardzo słabo dialogi tutaj słychać w grze. Wiecie co, ja mam tutaj dialogi zwiększone na maksa, zobaczcie sobie. Głośność mowy jest full, czyli głośność dialogów. Zmniejszyłem natomiast głośność efektów, czyli dźwięki samochodów, a i tak te dialogi słabo słychać, więc na wszelki wypadek, jakbyście czegoś nie słyszeli, to w grze włączyłem sobie napisy. Nie, bo czasami tam nie słychać za dobrze tych... Naprawdę bardzo cicho są te dialogi tutaj. Popatrzcie, tutaj znalazłem coś ciekawego. Nie wiem, czy tu byłem wcześniej, czy nie, ale jest tam jakiś dymek. Jest żeton do zebrania w powietrzu. Ojej. Jest tu jakiś żeton do zebrania w powietrzu. Przeleciałem.
Za daleko! Kurde, Defender za dużo mocy ma. Ale odkryłem żeton. No nie no, już go zbiorę, jak tutaj sobie jeżdżę. Ty, ja myślałem, że ten samochód nie będzie tak latał, to widzę, że latawiec jest. Powoli, powoli. No! Ej, bardzo wolno jechałem teraz. I co? Dobra, tutaj chyba jest jakiś wrak. Nie wiem, nie pamiętam już, czy go zebrałem, czy nie. Chyba, że... Nie no, dymek się dymił. Czekaj, nowy asortyment, warsztat. Coś mi się tam zrobiło. Dobra, teraz bardzo, bardzo powoli, bez żadnego nitra. No, serio? Dobra, zrobię rozpęd tylko stąd i... No! Akurat się ten żeton obrócił tak, że bokiem minąłem. No i jak? Dobra, zebrany za czwartym razem. Trzeci żeton już zebrałem. No i tak, kurczę, wiecie co, nie wiem, czy te wyścigi, które mi się tu wyświetlają, aha, no chyba miały tak. Te wyścigi, które już zrobiłem, miały, to nie skaczą tak, nie? Te, które skaczą, to ich chyba nie robiłem. A te nieskaczące są już zrobione? Tak to chyba muszę rozumieć. No, tak czy inaczej oznacza to, że musimy zmienić samochód, no i przesiądziemy się do Golfa, którym bardzo mało jeździłem w Paybacku. Zobaczymy, co da się z nim zrobić. Ja tutaj sobie robię tak między odcinkami różne testy, żeby zdobywać, odblokowywać nowe możliwości tuningowe i coraz mi się tutaj jakieś nowe rzeczy pojawiają. Zobaczymy, co z tym go... Ten Golf chyba już jest pretuningowany, tak mi się wydaje. To jest jakaś wersja Club Sport. Ja jakoś zawsze miałem taki sentyment do Golfów, nie wiem czemu. Zawsze mi się podobał Golf 4. Dam tutaj standardowe lusterka. Możemy przyciemnić lub rozjaśnić szyby, zobaczcie. Możemy sobie zmienić maskę, chociaż zobaczcie, że tutaj ta maska już jest przemieniona. Czy ja zrobię zaraz standardowego Golfa z tego? Tu nie możemy nic zrobić. Przedni zderzak możemy wymienić na golfowy, ale zobaczcie, golfowy zderzak jest taki groźny dosyć, nie? Dobra, zostawimy ten, bo ten jest spoko. Możemy sobie jeszcze coś takiego pomontować. Dawaj! Kasy full, to można się bawić, nie? Nie podobają mi się felgi. Zdecydowanie wypadałoby je zmienić. Ua! Te są świetne. Wypadałoby je zmienić na jakieś inne. Tu możemy sobie rozmiar felgi zmniejszyć. Te takie, jak pomniejszamy, to wyglądają jakieś takie niedorozwinięte, nie? Te felgi. Czekaj, zmieńmy widok. Zobacz. Okropnie, okropnie, nie? No strasznie, strasznie. Dobra, a teraz zobaczmy sobie jeszcze przód. Tutaj mamy taką możliwość w Paybacku, żeby zmienić sobie felgi. O, patrzcie, te golfowe są fajne w ogóle. Ekstra są, no nie? Świetnie wyglądają, ale nie będą nam pasować do tych z tyłu. No, dajmy coś takiego szalonego zróbmy, no. Tu możemy sobie dostosować też rozmiar, możemy sobie chyba pomalować na inny kolor. No, ja bym chciał... Taki kolor i zastosujemy dla tych tylnych też. Jak to? No i wygląda chyba... Nie no, wygląda dziwnie, no. Nie każdemu może się spodobać, ale zostawię sobie tak. Tutaj możemy... Jaki wielki spoiler, to ja nie wiedziałem, że to taki wielki spoiler ma. Ale podoba mi się, bardziej mi się podoba taki podczepiany z tyłu, chociaż ten jest też kozacki. Ej, ten jest fajny. Bardzo mi się podoba ten podczepiany z tyłu spoiler. To wygląda tak, jakbyśmy mogli od razu mieć bagażnik dachowy, nie? Tak jak czasami się ładuje do tych sportowych aut. Wiecie, o co mi chodzi, że możemy później rowery zamontować na to. Tak! Dobra, pochylenie kół z przodu to chyba nie. Możemy delikatnie tylko. Możemy go... Wow, podwyższony to wygląda prawie jak SUV jakiś w tej grze, no nie? Tutaj wszystkie autka są bardzo, bardzo obniżone. Wyprostujemy te koła do Golfa, to chyba tak nie pasuje. Odrobiny możemy taki kamperek zrobić i wystarczy. No i możemy jeszcze zmienić sobie malowanko. Zobaczmy, co tam społeczność nam przyszykowała. Czy wy to kojarzycie? Czy wiecie, skąd to jest? Jeśli wiecie, skąd jest to malowanie, z jakiej gry, to piszcie w komentarzach. Jestem ciekawy, czy ktoś z was odgadnie. No i zrobiliśmy sobie taki szalony tuning. Dziwnie wyglądają te felgi z przodu, ale coś takiego zrobiłem. Kto mi zabroni? No i oczywiście siadamy. Ale czekaj, bo jak wyłączam silnik, to nie mogę swobodnie kamery obracać. Ona się sama teraz obraca. W każdym razie zobaczcie, jaka gleba, jeju. Czekaj, jak chcę zdjęcie zrobić. Jak chcę zrobić zdjęcie, on tu fajnie będzie wyglądał, dawaj. W tym tym. Pyk, w słoneczku i robimy foto. Czekaj, nie tak.
A nie, dobra, już mogę obracać z daleka, jest git. Z bliska wygląda sobie tak. I tryb foto. Teraz posłuchajmy, jak fura brzmi. Zrobiłem parę zdjęć, więc... To już połowa dnia? Fajnie brzmi przy zmianie biegów. Zrobiłem parę zdjęć, najlepsze wybrałem takie, które... no, pojawi się pewnie na miniaturce tego filmu. A teraz jedziemy sobie, myślę, że zrobić wyścigi, ale problem polega na tym... skok! Nie chciałbym tak w rzeczywistości zanurkować. Problem polega na tym, że chyba ten golf jest troszeczkę za słaby, no. Spróbujemy zbliżyć się mniej więcej do tej statystyki, która dorównuje do tego, do tych ścigantów tam. Zobaczymy, jak oni się tam, jakie oni mają fury. Musimy tam dojechać, zobaczyć. Kurde, to daleko jest. A nigdzie nie musimy nawet zajeżdżać, żeby zobaczyć. Tutaj widzę, że mój samochód ma 133 punkty, a na wyścigu mają 140. Spróbujemy wygrać to golfem. Ten golf jest znacznie wolniejszy od Land Rovera, którym jeździłem przed chwilą. Naprawdę. No jest dużo wolniejszy. Jest wolny bardzo. Nie no. Myślę, że możemy dać nim radę, ale będzie to wyzwanie to ogarnąć. Zaraz będzie... Wow. Co to? Patrzcie, co się stało. Tak. Słuchajcie, no, Need for Speed Payback wyszedł już jakiś czas temu i do tej pory nie załatali tego. Widzicie to w powietrzu, czy nie widzicie? To są krzaki jakieś w powietrzu. I one pojawiają się w momencie, kiedy jest konkretna pogoda w grze, no. Między innymi dlatego cieszę się, że za nową część Need for Speed'a bierze się studio Crateyron, które jak do tej pory robiło gry naprawdę na wysokim poziomie, pozbawione różnych gliczy, bugów i tego typu różnych rzeczy. Naprawdę. Także no tutaj jakościowo ten Need for Speed, śmiałbym powiedzieć, jest jakościowo zbliżony do gier Ubisoftu. Jakościowo zbliżony do gier Ubisoftu. Dobra, ukończ zawody w ciągu 2 minut 20 sekund i wygrać wyścig. No, to będzie wyzwanie w przypadku golfa, który stuningowany nie jest. Będziemy jechać w nocy. Zobaczcie, nie mamy tutaj zrobionych tych takich negatywów, nie? Nie macie ze mną najmniejszych szans. Oj tak, to może nie za... za wcześnie to powiedział. Te samochody naprawdę mają teraz dobre przyspieszenie, zostawiły mnie trochę z tyłu i mogę mieć duży problem, żeby nadgonić, żeby ogarnąć ten wyścig. Dobra, El Coco. Z tym El Coco walczyłem, on jeździ normalnie po drodze i trzeba go wyzwać na pojedynek, żeby go zgładzić. I tam się coś dostaje za to, odblokowuje się coś, jakiś pojedynek ten ostateczny czy coś. I ja sobie to też tak robię i poza odcinkami, i trochę na odcinkach. Nie chcę cały czas, wiecie, żeby było to samo. Więc coś tam sobie, takie nudne, no powiedzmy, mniej atrakcyjne rzeczy robię poza odcinkami. Patrzcie, no i co? I co, golfina? Słuchaj, no my możemy... Ojej, my możemy tą golfinę podtuningować tak naprawdę srogo. Ej, co to? A ten skąd się tu... Co to za samochód jest? To jakby nie w tym wyścigu, jakaś Porschawa się pojawiła. Słuchajcie, bo do celu zostało no już niewiele. Ja driftuję golfem z napędem naprzód. Nie, czekaj, jak to było z golfami? Bo to jest GTI Golf. Czy on ma napęd na cztery koła? Nie, no chyba tylko naprzód. Próbujemy, próbujemy. Ale driftuje fantastycznie, zobacz, zobacz, zobacz. Okej, okay. No statystykę ma niską ten samochód, tutaj trzeba dać z siebie wszystko. Został kilometr, o nie, może być ciężko. Będziemy musieli stuningować golf w takim razie. Wygląd już mamy stuningowany. Słuchajcie, 600 metrów. Mało brakowało, bym się zderzył. A ci też jadą wszystkimi, o nic, moi drodzy, bez tuningu się tutaj nie obejdzie, no nie ma jak. Nie ma po prostu jak. Dobrze, zobaczcie, bo tu jest standardzik, tutaj nic nie jest porobione w tym samochodzie. Możemy sobie kupić części, w sumie tyle, kasy. To możemy sobie kupić jakieś tutaj i mieć na trzecim poziomie. Zobaczcie, jak mi statystyki wtedy skaczą, nie? Dobrze by było wyposażyć te części na takim samym poziomie, no ale...
Ale wiecie, jak ja bym zaczął tej samej firmy, nie wiecie, żeby mieć te bonusy, nie? Jak ja bym zaczął tutaj losować i tuningować to z tych losowań, to zaraz bym furę miał z jakiegoś magicznego poziomu, nie? A nie chcę, chcę po prostu, żeby no, była jakaś namiastka walki, no nie oszukujmy się tutaj w tej grze, poziom trudności jest no nisko, tak? Więc no, wolę sobie furkę zrobić mniej więcej tak jak ten. Poczekaj, bo teraz mamy... O nie, no teraz to na pewno mi wystarczy. Teraz na 100%. Zobacz, przeniesiemy się tutaj na stację. Ostatnio nie miałem problemu. Super! No, miałem jednak trochę problem, żeby ich pokonać. No to ruszamy! I zobaczmy co będzie teraz. Czyli co, ulepszyliśmy samochód, mamy teraz statystykę no wyższą, zobaczcie, doganiam ich leciutko teraz. Mamy statystykę teraz wyższą znacznie. I nawet wyższą niż wymagane jest do tego wyścigu, no. Jaka fajna chemikuda, ja chcę teraz wszystkie samochody sobie tutaj posprawdzać, bo powiem wam, że w tych NFS-ach jest naprawdę fantastyczny tuning wizualny. Zaczynając już od Paybacka, zaczynając sobie od Need for Speeda z 15 roku, czyli tego nocnego takiego, naprawdę można zrobić mega, mega fajne fury z wyglądu i oczywiście z osiągów też, no wiadomo, to jest Need for Speed, tu się da wszystko wymaksować, 200 na godzinę driftem na zakręcie, proszę bardzo. I my sobie popatrzymy różne furki i takie furki, których normalnie bym nie wybrał, żeby właśnie potestować sobie te tuningi, żeby zobaczyć, jak jakieś tam inne autko będzie się sprawować. I nie wiem dlaczego nie mam swoich zapisów gry z pierwszej próby przejścia Need for Speeda Paybacka. No nie mam nic. Wszystko mi poznikało. To dobrze, bo dzięki temu możemy się pobawić jakby od nowa. Ja totalnie zapomniałem Paybacka. Wiem tylko mniej więcej, co ten shooter będzie dla nas robił. I tyle. Ja tę grę przeszedłem w dniu premiery, nie? Więc w dniu, znaczy no nie w samym dniu, tylko wiecie, no chwilę po premierze, no tydzień. No, w dniu premiery przeszedł, to naprawdę musiałbym cały dzień grać chyba. Od rana do wieczora i jeszcze w nocy. No to tak, to nie. No dobra, no zobaczcie, to teraz troszeczkę tylko golfa, żebym porobił. Ile tam wydaliśmy na niego? 50 tysięcy? Gdzieś koło tylu i zobaczcie, nie zostawił suchej nitki na tych przeciwnikach. Pobici wszyscy. I dostaliśmy w nagrodę nitro, które znacznie ulepsza nam nasz samochód. Także Golfina pniesie do przodu. I w ogóle nie czuć tutaj, że on ma napęd na przód, wiecie? Tak czuć bardziej, jakby on miał napęd na cztery koła. Bo samochody z napędem na przód tak... nie są takie zwrotne. Ta zaciekłość to przyjemne zaskoczenie. Uda ci się ją podtrzymać? Zapytaj Navarro. Mało kto potrafi takiej zaleźć za skórę. Co jej zrobiłeś w skarbie? Wydaje jej się, że może ustawiać wyścigi. Jeden jej przestawiłem. Aha. I co, lepiej słychać te dialogi teraz? Nie wiem właśnie. Tak strasznie cicho jest w tym Paybacku, wiecie? Ja bym chciał, żeby to było głośno, a zrobiłem co się da i jest jak jest. W każdym razie, no, wracając do Golfa, bardzo fajnie nim się jeździ, on jest super zwrotny. Zupełnie nie zachowuje się jak samochód z napędem na przednią oś. Bardziej zachowuje się jak samochód z napędem na tył, pomijając oczywiście to, że nie boksuje tylnymi kołami, nie? No to poza tym jest bardzo, bardzo zwrotny. Okej, mamy... O, zobaczcie, już tutaj mamy kolejny wyścig. Zobaczmy, co to jest. Przejdziemy się ładnie tunelem. Posłuchajmy w tunelu, jak brzmi. Jest, o marchewy, w Need for Speedzie hicie. Co tam można robić z tymi samochodami, jak tam brzmią silniki w tym hicie. W ogóle samochody, wydechy, ty wiesz, pierdzenia z rur wydechowych, to jest coś, co w tym nowym Need for Speedzie zrobili po prostu genialnie. Genialnie, uwielbiam. Uwielbiam wrócić sobie do tamtego Need for Speeda tylko po to, żeby posłuchać sobie tych furek i zrobić jakieś ogromne spłomienie z rur, czy coś takiego. Powiedzmy z tej nowo nabytej pewności siebie, adios! Możecie spróbować. Oh yeah? Dobra, zobaczymy.
Musimy, mamy tutaj wyzwanie, żeby przedriftować 800 metrów golfem. I oczywiście musimy wygrać wyścig przy tym, no wypadałoby. Dobra, na razie zostawiliśmy z tyłu. Tutaj, jeśli chodzi o wymaganą statystykę, powinienem mieć 150 punktów, a mój samochód ma gdzieś koło 160, nie? I co? Okej. Łącznie drift 500. A łącznie? Aha, tu mam ile do zrobienia, dobra. Ładnie ta gra wygląda, naprawdę. Podoba mi się ten payback. Dobra, uwaga. Ja jestem raczej z tych takich fanów motoryzacji, którzy lubią patrzeć i podziwiać samochody. Nie wiem czemu. I jedni to są tacy, że wiesz, patrzą na samochód i oni już widzą te doznania, które da im ten samochód. Że widzą, jak będą driftować tym samochodem, nie wiem, rozbijać się gdzieś na drzewach, czy coś takiego. A ja jestem z tych, co lubią sobie właśnie, najchętniej to by chcieli postawić samochód gdzieś w salonie albo w garażu i wiesz, usiąść sobie na kanapie i podziwiać ten samochód, patrzeć na niego. Serio, ja mam coś takiego, no nie wiem. A wiesz, wstawiłem film na moim kanale vlogowym o tym, że mam sobie taki, a nie inny samochód, bo sobie taki kupiłem, bo mi się taki podobał, nie? I jeden pisze tak, ja bym tym samochodem driftował, ja tym samochodem bym zespało sobie dyferencjał i coś tam bym robił, nie? Jeden mówi, jak ten samochód dużo pali, trzeci mówi tamto, czwarty sramto. Wiesz, każdy ma od samochodu inne wymagania. A mi zależy na tym, żeby sobie do samochodu wsiąść, gdzieś się przejechać, popatrzeć na niego, popodziwiać go. Taki jestem, no. I dlatego właśnie lubię te nowe Need for Speedy, bo tutaj można świetnie te samochody tunigować i przerabiać, robić na różne, różne sposoby. I pamiętam, jak pierwszy raz zagrałem w Paybacka, jak długo bawiłem się trybem aparatu, żeby robić im fantastyczne zdjęcia. To jest ekstra. Wow, wygraliśmy sobie z 7 poziomu komputer. Wiecie co? Wygrywając tylko te części z wyścigów, możemy przy tym zostać. Nie musimy losować jakichś tam super części, nie? Przynajmniej jak do tej pory, chyba że będzie tam jakiś wyścig, który zrobi nam jakby problem. Pokonaj nas w następnych zawodach. Wtedy pogadamy. Okej! Tak, musimy zjednoczyć sobie kluby, z którymi mamy tutaj wyścigi, żeby one pomogły nam pokonać familię. Z tego co pamiętam, tak to jakoś było. Dobra, gdzie mamy następny wyścig? Gdzieś tutaj. To musimy zawrócić. Tu mam jakiś billboard do zniszczenia. Jak do niego? O, tu jest chyba droga. Tu sobie wjedziemy i... Okej, billboard rozwalony. Wiecie co, ten Golf teraz już naprawdę śmiga. Wypadałoby to chyba felgi z przodu. Ale fajnie wyglądają. Ej, spoko wygląda animacja felg. Nie, naprawdę. Ekstra. Ja na to zawsze zwracam uwagę, bo pamiętam, grałem w taką starą grę, nie wiem czy ktoś z was pamięta, nazywała się Juiced. I tam animacje felg były okropne i wtedy już nawet w Need for Speed Undergroundzie. W Need for Speed Undergroundzie już na tamte czasy były dosyć ładnie animowane felgi, podczas gdy się oczywiście obracały, nie? A w Juiced było to tak okropnie, wiesz, rozpędzałaś się do pewnej prędkości i w tym momencie te felgi wyglądały tak jakby jak jakiś wiatrak, takie wyblurowane strasznie, nie? A pamiętam, że seria Need for Speed zawsze słynęła z ładnie animowanych felg. To są detale, na które ja zawsze lubię zwracać uwagę w grach. Bardzo lubię detale takie w grach, i zwłaszcza w grach samochodowych, bo ogólnie, tak jak powiedziałem, lubię samochody i lubię na nie patrzeć, więc wolałbym, żeby jednak te detale były zachowane, no nie? Doceniam to, że tutaj te felgi są ładnie animowane. Kurde, zwłaszcza jak się chłop przejął głupimi felgami, no. A to są tylko felgi, a gdzie jeszcze reszta? Tunigowanie, wiesz, progi, zderzaki, inne takie rzeczy. Tutaj tego jest sporo do roboty, sporo do odblokowywania. I zobaczcie, gram na najtrudniejszym poziomie trudności i przeciwnicy, no, nie są w stanie mnie dogonić. Ten Golf jest jak piorun. Jest jak piorun, a nic jeszcze do niego nie losowałem z takich naprawdę koksiarskich części. To jest całkowity standard. Czas prowadzenia.
5. Aha, dobrze, to, to dobrze robię. Czyli jestem z przodu. Wszystko gra. Proszę bardzo. Pyk. Wiecie, czego mi jeszcze brakuje tutaj? Żeby można było kampanię przechodzić z kimś. Nie, żeby można było grać w kooperacji. Przecież to jest moje marzenie, żeby, wiesz, był jakiś ziomeczek i ty sobie z nim jakby robisz tą karierę, że on jest zawsze przy tobie i że, wiesz, wbijacie sobie razem o tej godzinie i gracie sobie i, wiesz, pokonujesz tych wszystkich przeciwników, z nim odkrywasz tą fabułę. Moim zdaniem w każdej grze, w każdej jednej powinno być granie kooperacyjne. Kooperacja w grach dla mnie to jest rzecz po prostu nieprawdopodobnie satysfakcjonująca. Uwielbiam kooperację i zdecydowanie preferuję bardziej kooperację nad rywalizację, czyli, wiesz, PvP na przykład. Współpraca, że tam jedziesz z kimś, coś odkrywasz, w GTA macie te misje, napady, wszystkie, to jest fantastyczne. I chciałbym, żeby tego było więcej we wszystkich grach. Że na przykład masz takie The Last of Us i lecisz sobie ze znajomym i robicie jakieś rzeczy razem w tej grze. Przechodzicie ją razem, razem ją doświadczacie. Świetna gra kooperacyjna, moim zdaniem najlepsza gra na kooperację, jaka wyszła w ostatnich latach. To jest... I ta gra nazywa się A Way Out. Fantastyczna, no po prostu superowa. I w dodatku można grać w nią lokalnie. Nie trzeba, ale można. Można grać w nią lokalnie i fantastycznie się w to grało. Moim zdaniem tego typu gier powinno wychodzić więcej. A jak wychodzą jakieś single playerowe, to żeby można było chociaż jednego kolegę zaprosić i z nim przechodzić tę grę, no. Kurde, to jest... To jest podstawa dla mnie w każdej grze i powinny się te gry tak zmienić, żeby kooperacja była po prostu dostępna wszędzie, żebyś chociaż jedną osobę mógł zaprosić do swojej wspólnej rozgrywki. Mam nadzieję, że przyszłe gry właśnie pójdą w tę stronę, żeby można było sobie kogoś dodać, chociaż jedną osobę. Ja nie mówię, że tam multiplayer na 30 osób, tylko jedna osoba do kooperacji, do współpracy, do wspólnego przeżywania tego, co się dzieje w grze. To by było naprawdę super, to jest moje marzenie. A my sobie zaczynamy ostatni wyścig. Pojedynek. Gotowy pójść w tango ze śmiercią, Morgan? Aha. Będzie łatwo, obiecuję. Git, nie lubię za łatwo. Uuu, okej. Okay. Przypominam, jak golfa mam tak słabo zrobionego. Przez stację pojechała. Wyobrażacie sobie rzeczywistości myknąć tak przez stację? Ktoś sobie tam tankuje, a ty siu! Adios, amiga! Ach, hiszpańskie w twoich ustach brzmi tragicznie. He? Patrz tylko, już cię wyprzedziłem! Ale tylko na chwilę! Oh yeah, zobaczymy. Nie no, ciśnie, ciśnie! To jest Katalina, Katarina. Ty, to jest ta z GTA San Andreas, babka! No, możliwe. Nocny wyścig, nocny pojedynek. Co zrobi Katalina? Pamiętacie ten wątek Kataliny i CJ'a Carla Johnsona? Tak było. No i co? Została z tyłu. Ja nie wiem, czy właśnie nie mam zbyt przykokszonego samochodu. Ja tak myślę, że będziemy sobie zmieniać samochód co odcinek. Co wy na to? Każdy odcinek nowy samochód, he? Może tak być? Będziemy sobie robić tuning, będziemy sobie przygotowywać samochód do wyścigu, będziemy robić sobie wyścig jeden za drugim i myślę, że to będzie takie interesujące bardziej. Ja jestem jednak z tych osób, które lubią przywiązywać się do jednego samochodu i mieć ten jeden samochód do końca gry na przykład, ale wiecie, no wtedy może będzie ciekawiej, no, jak będziemy sobie patrzeć różne opcje tuningowe. No i ważna sprawa, my musimy robić też te zadania poboczne i te takie wyzwania, które są gdzieś tutaj na drogach do ogarnięcia. Nic tu nie znajdą. Zostawiam was w nocy. Miasto nie zadowoli Diawaro. Znam ją. Cyk. Zobaczcie, jak driftuje, kurde. Ja się zastanawiam, czy nie zrobię sobie jakiegoś golfa na drift, bo
Tutaj trzeba mieć oddzielne samochody. Ojej, nie tutaj pojechałem. Trzeba mieć oddzielną klasę samochodów do driftu, oddzielną do dragu, oddzielną do wyścigów takich szosowych, oddzielną do wyścigów offroadowych i oddzielne samochody do speedcrossu. Także naprawdę te 2 miliony gotówki, które mam teraz na koncie, no powiem wam, że powinno wystarczyć na styk. Nie ma żartów teraz. Dalej, wystarczy chwilę utrzymać pozycję. Spoko, no wiadomo, że jesteśmy jakieś 100 metrów przed nią, spokojnie. Tak się wczuł, jakby to wiesz. Za wolno, Lacatrino, jest po tobie. Lacatrino, Katrin. Katrina była chyba. Pięknie tańczyłeś. Podobało się jej, ciekawe. Dobra, wygraliśmy i teraz ona da nam znać, gdzie są kolejne wraki samochodów. Kolejny wrak właściwie, bo to chodzi o jeden. I będziemy mogli sobie go przechwycić chyba, nie? Tak, odblokowaliśmy nowy samochód w salonie, jest to Volkswagen GTI Club Sport. Ten sam, który żeśmy pokonali naszą przeciwniczkę. Mamy też Forda Raptora i chyba była też Sylwia, zdaje się. Wskazówka dotycząca wraku. A, patrzcie, jeszcze mamy, zobaczcie, co mamy do znalezienia. Zapomniałem o tym, że tutaj jeszcze jeden wrak jest do ogarnięcia. To będzie chyba Ford Mustang tutaj do zgarnięcia. I mamy jeszcze Fair Lady. Mówi Ty, mam cykl. Zgarnięcia. Okej. Musiałem zatańczyć z samą kostuchą, żeby go zdobyć. Co? A, komentarna załoga. Jak go znajdziesz, wracaj do garażu i zobaczymy, co można z niego wycisnąć. Okej. No dobrze, moi drodzy, bardzo wam dziękuję, że byliście na tym odcinku. Mam nadzieję, że miło spędziliście czas. Zapraszam was na kolejne. Trzymajcie się. Hejas. Dziękuję.